No, wiał dość silny wiatr, także kilometry wychodziły bardzo nierówno, duże różnice. Myślę, że nie wszystkim to sprzyjało, ale no, ostatecznie pogoda nie była tak strasznie zła, jak miała druga tura, która biegała w nocy. Mój bieg bardzo równy, jestem bardzo zadowolona i bardzo, bardzo się cieszę, że wygrałam w Warszawie. Totalnie samotny bieg od 5 kilometra do końca. Robiłam swoje, miałam jakiś tam plan, który chciałam zrealizować, udało się, jestem bardzo zadowolona. No, najważniejsze było dla mnie wygrać tutaj w Warszawie. Często wśród tych osób najlepszych, no, nie liczy się liczba startujących, tylko to, ile osób właśnie z elity startuje. No, tutaj w tym roku bez zagranicznych gości. Ale myślę, że mimo wszystko nie zabierze mi to radości z tego, że wygrałam. No, ja w tym roku już dużo się po pętlach nabiegałam, także nie dokuczało mi to za bardzo. No, niestety nawrotki były tutaj najgorsze, no 17 razy trzeba było wyhamować do zera. No, mimo wszystko nie było źle, myślę, że warunki mogły być gorsze. Będę bardzo dobrze wspominać, bardzo się cieszę. Przede wszystkim, że zdecydowałam się tutaj wystartować, bo nie miałam tego kompletnie w planach. No, ale to jest taki rok, gdzie startuję tutaj, gdzie jest możliwość. No i w tej Warszawie była, w ogóle to jest niesamowite, że udało się ten maraton zorganizować.